Hej, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Czas podsumować pierwszą sesję w nowym tygodniu. Stany Zjednoczone nadal sobie odpoczywają, ale zerkniemy, co ciekawego na rynku światowym się dzieje, co się dzieje na rynku krypto i dokonamy podsumowania dzisiejszej sesji na GPW, bo chyba wszyscy wiedzą, kto jest gwiazdą dzisiejszego rozdania na rynku. I przygotowałem również skrót informacji prosto z bankiera. Jak masz jakieś ciekawe, istotne newsy, to również podrzuć je nam wszystkim w komentarzu. Startujmy z informacjami. Niemcy w szczepionkowym chaosie, przeciążone systemy, odwołane wizyty, zdezorientowani pacjenci. Oprócz trudno dostępnej szczepionki, katastrofa związana z rejestracją cyfrową jest drugim poważnym problemem, z którym zmagają się teraz Niemcy. Wiele osób w ogóle nie może umówić się na spotkanie, alarmuje dziennik Welt. Szef brytyjskiego MSZ, celem jest zaszczepienie do września całej dorosłej populacji. Wielka Brytania jest na dobrej drodze, by zaoferować każdemu dorosłemu mieszkańcowi kraju pierwszą dawkę szczepionki przeciw szkodnikowi do września. A jeśli uda się to zrobić szybciej, będzie to bonusem, oświadczył w niedzielę brytyjski minister spraw zagranicznych. Lećmy dalej. Pfizer i BioNTech skracają termin ograniczenia dostaw szczepionek. Koncern farmaceutyczny Pfizer i BioNTech zapowiedziały w piątek, że 25 stycznia powrócą do pierwotnego harmonogramu dostaw do Unii Europejskiej szczepionki przeciw szkodnikowi, a 15 lutego rozpoczną się zwiększone dostawy preparatów. Poinformowano o tym w oficjalnym komunikacie na stronie BioNTech. No to zobaczmy, jak u nas. Dworczyk, w poniedziałek trafi do Polski około 180 tysięcy dawek szczepionki Pfizera. No to dziękujemy, lećmy dalej. Szef WHO, świat stoi na progu moralnej katastrofy w związku z dystrybucją szczepionki. Żeby tylko moralnej, popatrzmy. Szef Światowej Organizacji Zdrowia skrytykował w poniedziałek egoizm najbogatszych państw, wzywając je do bardziej sprawiedliwej dystrybucji w świecie szczepionek przeciw szkodnikowi. Dodał, że samolubne podejście może doprowadzić do moralnej katastrofy. Lećmy dalej. Nowojorczycy zalegają z opłatami za czynsz na sumę 1 miliarda dolarów. No widzieliśmy jeszcze na jesieni ubiegłego roku te informacje, kiedy już ci najbogatsi ewakuowali się z Nowego Jorku na obrzeża. Tu popatrzmy, co się dzieje dalej. Nowojorczycy żyjący w mieszkaniach z tak zwanym czynszem regulowanym są łącznie winni właścicielom domów ponad 1,1 miliarda dolarów z tytułu zaległych opłat. Przez ponad 2 miesiące 20% lokatorów nie było w stanie wywiązać się z obowiązku zapłaty. To jest ciekawy news, lećmy dalej. Inflacja bazowa wreszcie spadła poniżej 4%. Inflacja bazowa w grudniu opuściła 19-letnie maksimum. Niższe niż miesiąc wcześniej były wszystkie jej 4 miary podawane przez NBP i zobaczmy, jakie to są te miary. Najważniejsze, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7% wobec 4,3% miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się zgodny z oczekiwaniami rynkowych analityków. Po wyłączeniu cen administrowanych podlegających kontroli państwa wyniosła 1,4% wobec 2,1% miesiąc wcześniej. Po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8% wobec 2,9% miesiąc wcześniej i tak zwana 15-procentowa średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15% koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice wyniosła 2,7% wobec 3% miesiąc wcześniej. Spośród 4 wskaźników inflacji bazowej najczęściej używany przez ekonomistów oraz bankierów centralnych jest wskaźnik pomijający ceny żywności i energii. Pierwszy, który tutaj wymieniłem, waga obu kategorii w koszyku inflacyjnym wyniosła bowiem łącznie ponad 40%. Lećmy dalej, popatrzmy. Won, obniżka stóp procentowych możliwa przy niepokojąco niskim PKB. Popatrzmy, najbardziej właściwą strategią w polskiej polityce pieniężnej jest taka, która zakłada utrzymanie obecnego poziomu stóp procentowych do końca obecnej kadencji RPP. Stosunkowo niskie poziomy wskaźników nastrojów konsumenckich publikowanych przez GUS przemawia za tym, aby nie zaostrzać polityki pieniężnej, napisał Won na portalu W Gospodarce. Uważam, że najbardziej prawdopodobny jest wariant stopniowej poprawy rocznej realnej dynamiki PKB. Gdyby jednak okazało się, że realna roczna dynamika PKB kształtuje się niepokojąco niskim poziomie, nie wykluczam, że należałoby wówczas dokonać obniżki stóp procentowych już w pierwszym kwartale tego roku. Na razie zakładam jednak, że potrzeby takiej nie będzie i redukcja stóp procentowych nie będzie potrzebna. No to pożyjemy, zobaczymy, lećmy dalej. Cóż tutaj mamy? Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa biją rekordy popularności, no to te informacje przytaczamy systematycznie. Wysoka inflacja, spadek oprocentowania lokat i zapowiedź pogorszenia oferty Ministerstwa Finansów dla oszczędzających napędzały w ubiegłym roku rekordową sprzedaż obligacji detalicznych Skarbu Państwa. Ale na zakup rządowych papierów wciąż decyduje się dość niewielka grupa ludzi, a przeciętny nabywca jest osobą zamożną. W 2020 roku Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości ponad 28 miliardów złotych. To o niemal 2/3 więcej niż rok wcześniej, choć przecież
Wyniki w 2019 roku również były rekordowe. Od kwoty warto jednak odjąć te obligacje 3-miesięczne, które zostały wyemitowane i wykupione w minionym roku. Oznacza to, że rząd pozyskał od inwestorów detalicznych aż 21,5 miliarda złotych, czyli o ponad połowę więcej w porównaniu do poprzedniego roku. Popularność obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa rosła szósty rok z rzędu, po raz czwarty z kolei wspinając się na najwyższy w historii poziom, i na tym grafie masz to wszystko tutaj zobrazowane. Lećmy sobie dalej. Glapiński, banknot o nominale 1000 zł zostanie wprowadzony. W pewnym momencie wprowadzony zostanie banknot o nominale 1000 zł, oświadczył Adam Glapiński. Prezes NBP bronił też decyzji o wprowadzeniu banknotu o nominale 500 zł. No to czekamy, lećmy sobie dalej. Leszek Skiba, PKO nie chce już przejmować. Poprawa w zakresie technologii pozwoli nam pozyskiwać klientów i rosnąć, mówi w rozmowie z Poniedziałkową Rzeczpospolitą PO prezesa PKO SA Leszek Skiba. Gazeta przypomina, że mijają 2 tygodnie od przejęcia Idea Banku przez PKO. Leszek Skiba, pytany przez Rzeczpospolitą, na ile można było zapoznać się w tym czasie z przejętymi aktywami i jaka jest ich jakość, odparła, że prace analityczne trwają. Jest za wcześnie na precyzyjną ocenę jakości kredytów czy wierzytelności leasingowych. Przejęcie prawne zostało już przeprowadzone, trwa operacyjne. To znaczy przejmujemy pracowników, dokumentację, oddziały, infrastrukturę i tym podobne. Analizujemy systemy, które jednak nie są zbyt nowoczesne. Działamy blisko z pracownikami byłego Idea Banku, a od niedawna PKO SA. Podtrzymujemy, że koszty fuzji wyniosą 120 milionów złotych, podkreślił Skiba. Pytany, czy PKO SA wyraża gotowość do wzięcia udziału w ewentualnej kolejnej przymusowej restrukturyzacji któregoś z banków w Polsce. No to ciekawe. Odpowiedział: wyczerpaliśmy apetyt na takie transakcje. Mamy strategię organicznego wzrostu, chcemy być bankiem bardziej nowoczesnym i szybkim, zaznaczył. Rzeczpospolita zwraca uwagę, że rok temu na sprzedaż wystawiony był mBank i PKO SA jako jedyny według nieoficjalnych informacji złożył ofertę. Skiba pytany, czy gdyby ten bank znowu był wystawiony na sprzedaż, to PKO byłoby zainteresowane, podkreślił, że celem PKO jest organiczny wzrost, który chcemy przekuwać w wyższą rentowność. No to zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Lećmy dalej. Zarząd Inogin chce przeznaczyć na dywidendę 50% zysku za 2020 rok. I to jest ciekawa informacja dla wszystkich, którzy się interesują właśnie dywidendami. Lećmy sobie dalej. Mercator zawarł kontrakty na dostawę rękawic o wartości 178,3 miliona złotych. To jest dosyć ciekawy news, bo to jest, wiadomo, dodatkowy przychód dla Mercatora, ale popatrzmy, jak tam wyniki, bo Mercator Medical szacuje, że miał 369,7 miliona złotych netto w czwartym kwartale i popatrzmy, był to naprawdę dosyć ciekawy wynik. Dla porównania, w czwartym kwartale ubiegłego roku, a czyli już 2019, trzeba się przestawić już, to widzimy, że wynosił on 0,7 miliona złotych straty netto, 7,6 miliona złotych wynik EBITDA i 137,9 miliona złotych przychodów, a w trzecim kwartale 2020 roku wynik grupy wyglądał następująco: 355,8 miliona złotych zysku netto, 390,9 miliona złotych EBITDA i 592 miliona złotych przychodów. No i dzisiaj była dosyć ciekawa sytuacja, zresztą zaraz ją zobaczymy, czy ta informacja uskrzydliła Mercatora, czy wręcz przeciwnie, w końcu podaż mogła się wykazać i pod dobrą informację oczywiście zaczęła ewakuację na wzmożonym popycie, co powinno mieć pewnie miejsce pod takie informacje. Lecimy dalej. Huge ogłasza zamiar IPO i to będzie Huge IPO pewnie. Producent i wydawca gier typu Free to Play ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i planuje wejść na GPW. Podała spółka w komunikacie prasowym. Według szacunków wpływy z emisji nowych akcji wyniosą około 150 milionów dolarów brutto, czyli dosyć ciekawa informacja, dosyć ciekawy debiut się szykuje, warto obserwować. Popatrzmy, prezes JSW odwołany, no JSW dzisiaj jest gwiazdą, zdecydowaną gwiazdą. Popatrzmy, Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w poniedziałek o zmianach w zarządzie. Stanowisko stracił dotychczasowy prezes spółki Włodzimierz Hereźniak. I oczywiście mamy tutaj już powołanego nowego prezesa i zobaczymy, jak sobie JSW będzie radzić w kolejnych dniach. Lećmy sobie dalej. Cóż tu mamy? Dom Maklerski podniósł rekomendację CD Projektu do kupu i popatrzmy. Analitycy Domu Maklerskiego BDM w raporcie z 11 stycznia podnieśli rekomendację dla CD Projektu do kupuj, zredukuj, obniżając jednocześnie cenę docelową jednej akcji do 315 zł. A poprzednio było 332 zł. Raport został sporządzony przy cenie rynkowej 239,90, a na początkowym zamknięciu kurs akcji spółki, na piątkowym zamknięciu kurs akcji spółki wyniósł 256,2. Walory spółki uległy blisko 50% przecenie od grudniowego szczytu. Uważamy, że obecna wycena dyskontuje już większość negatywnych informacji i ryzyka, nie uwzględnia natomiast prawidłowo sukcesu finansowego
jakim jest Cyberpunk, ocenili analitycy. I lecimy sobie dalej. Przychody live chatu w trzecim kwartale, popatrzmy jakie były. Szacuje live chat, że przychody grupy w trzecim kwartale roku finansowego 2020-2021 wyniosły 12,18 miliona dolarów wobec 8,4 miliona dolarów przed rokiem, co oznacza wzrost rok do roku o 44,9%, czyli naprawdę kosmos. Zobaczymy, jak tam live chat sobie dzisiaj reaguje właśnie na tego wyniki. Zmiany na Allegro, wyższe ceny Allegro Smart. Od 25 stycznia Allegro zacznie wprowadzać zmiany na swojej platformie. Pod koniec pierwszego miesiąca zostanie podniesiona cena pakietu miesięcznego Allegro Smart dla nowych klientów. Jak jesteś oczywiście ciekawy, no to zapraszam, abyś się z tym wszystkim zapoznał. Ja tylko przytoczę jeden fragment. Chcemy, aby dostawy zakupów dla Allegro były jeszcze wygodniejsze i w dalszym ciągu rozwijamy usługę, aby było to możliwe. 25 stycznia podwyższymy cenę pakietu miesięcznego Allegro Smart z 8,99 na 10,99. Nowa cena miesięcznego pakietu Smart 10,99 to średnia pomiędzy ceną jednej dostawy do paczkomatu, a ceną pojedynczej dostawy kurierem. Czytamy w komunikacie Allegro, tak więc Allegro będzie tutaj zarabiać coraz więcej. Zobaczymy, jak również sobie będzie radzić na wykresie. No, nowy rok, to podwyżki wiadomo wszędzie. I lecimy sobie dalej. I lecimy teraz z rynkiem światowym. Zobaczmy, ropa w tym momencie w zatrzymaniu 54,89 dolara za baryłkę. No Stany nie pracują, no to nie ma jakiejś dynamiki ruchów. DAX za to dzisiaj odreagowuje do góry, 13 824 punkty. S&P 500 delikatnie do góry, 3766. Nasdaq też o spale do góry, 12809, ale dopiero jutro moc pokażą te indeksy, jak już wszyscy wrócą na parkiet. Srebro dzisiaj do góry, 24, prawie 5 dolarów za uncję. Złoto również odreagowuje, 1836 dolarów za uncję. Jeżeli chodzi o waluty do złotówki, frank w odwrocie 4,21, euro również 4,52, funcik też się przecenia 5,09 i dolar również w zatrzymaniu 3,75. Nasz WIG20 dzisiaj pięknie do góry, zaraz w szczegółach się z nim zapoznamy, ale zanim do tego przejdę, to na początku zerknijmy, jak tam głosowanie, no bo skoro poniedziałek, no to startuje nowe głosowanie, bo już przegląd OZE czy też banków za nami, a kolejny weekend przed nami. Tak więc jest szansa przez te kilka dni zdecydować o tym, co być może zobaczymy zamiast przeglądu spółek bankowych. Mamy WIG Budownictwo, które ostatnio jest gwiazdą. My rozmawialiśmy o tym na przeglądach sektorowych, no również się serdecznie zapraszam. Potem mamy MWIG 40, 5 spółek pogromcy, 12% na razie z głosów pogromcy. Jutro, przypominam, rano o okolice godziny 7 widzimy się na sektorowym właśnie, żeby pogromcy przejrzeć. WIG 20, 5 spółek zostawi. Zostawić banki 25 i pewnie starcie będzie tutaj zostawić banki kontra WIG Budownictwo. Zapraszam Cię, oddaj swój głos i zdecyduj, co zobaczymy w najbliższą sobotę, bo w niedzielę tradycyjnie zobaczymy gaming bez zmian. Wtedy zobaczymy ten przegląd i pozostałe ankiety również Cię zapraszam, a teraz pokrótce przejdę, aby zapoznać Cię z tym, co się wydarzyło dzisiaj na rynku krypto, bo widzimy, że indeks już nawet nie strachu, chyba bardziej chciwości jest na wysokim poziomie, chociaż już powoli się tutaj ostudza. 79 i zobaczmy, co ciekawego się dzieje na królu. 36 351 dolarów jeden bitcoin kosztuje. 1,5% w ciągu ostatniej doby. Ethereum praktycznie bez zmian, 1237 dolarów za sztukę i największe zmiany w topowej dziesiątce. W sumie nie ma nic takiego spektakularnego. W ciągu ostatniej doby widzimy, że Neo urosło 17%, Elrond 16,32%, Horizon 15,6%, czy Kusama 14,8%, a najmocniej przeceniało się Torcoin 12%, Near Protocol 9,91%, czy Ren 7,56%. To są te największe zmiany w ostatniej dobie. Dzisiaj przypominam również dla wszystkich uczestników portfela krypto, że zrobiłem kolejne zakupy, kolejny token trafił do portfela, tak więc oczywiście materiał już jest dostępny z objaśnieniem całego procesu zakupu, nawet początkujący nie będzie miał z tym absolutnie problemu i przypominam, że dostęp również masz tutaj do giełd, jak jeszcze nie korzystasz, a zauważysz, że jakieś ciekawe korekty się dzieją na rynku, no to oczywiście BitBay, abyś mógł sprzedać swoje złotówki i to jest giełda krypto złotówka, a tutaj krypto, czyli Binance, najlepsza, jak dla mnie największa giełda na świecie, a tu masz dostęp do naszej zamkniętej sekcji, na którą również Cię serdecznie zapraszam. I przejdźmy sobie do tego, żeby podsumować dzisiejszą sesję na GPW, bo chyba wszyscy są ciekawi, co ciekawego dzisiaj się wydarzyło. Dzisiaj gwiazda jest jedna i na pewno JSW już mogę zapowiedzieć, że wyląduje na naszym przedłużonym podsumowaniu sesji, no bo konkretny target trzeba podać, gdzie to ma zamiar dojść, jak to wygląda. Ja zresztą JSW podawałem dokładnie 2 miesiące temu na naszym przeglądzie VIP, gdzie tutaj przykuło moją uwagę właśnie JSW i od tego czasu zdajemy sobie sprawę raz, jak JSW jest płynne,
piękne 70% zysku w 2 miesiące, no to tylko można pogratulować wszystkim, którzy gdzieś właśnie w tym okresie czasu załapali JSW. I lećmy teraz z produkcyjnymi. Widzimy, że Mczanków 25% dzisiaj do góry, Boruta dzisiaj 8% do góry, Pamapal 5,88%, w odwrocie mamy Cambridge 7,8%, MBWS 5%, czy Formas 1,44%, liderzy obrotu Boruta 5 800 000, Formas 574 000. Na hitach nie mamy żadnych nowych zgłoszeń, tak więc zapraszam, abyś, jeżeli chcesz coś oglądać przez najbliższe 2 tygodnie pod lupą, no to zerknijmy sobie na to, co było zgłoszone w ubiegłym tygodniu, a ty możesz dokonać zgłoszenia na obecny tydzień. Zastal pięknie się odbił, 21% do góry, FON 1,63%, Introl 0,4%, Budimex 0,15%, MW Trade 4% w dół, lider obrotu, jak widzimy, Budimex 5 700 000. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, to dzisiaj mamy Atlantę 1,7%, Synectic 1,29%, czy Krec 1%, i przypominam, że już w tym roku również będę kontynuował to umieszczanie na jakinwestować.com w zakładce dywidenda tych wszystkich spółek, które będą tutaj właśnie chciały się dzielić dywidendami. No i przypominam, że w środę wlatuje kolejne nagranie w naszym portfelu dywidendowym, gdzie właśnie być może znajdę jakąś ciekawszą spółkę pod ten mój portfel dywidendowy. Zobaczymy. Na to nagranie Cię również zapraszam. Lecimy dalej. Co tutaj mamy, jeżeli chodzi o pogromców? Dzisiaj na pogromcach Medcamp 10%, 10,5% dokładnie do góry, Blirt 8,72%, Farmena 4,93%, CN Pharma 3,33%, a w odwrocie mamy Mercatora i widzimy ewidentnie, że Mercator tutaj nam traci 8,57%, czyli ta informacja, dobre wręcz dwie informacje, zostały ewidentnie wykorzystane przez podaż do tego, żeby się skeszować na rosnącym popycie. Mamy 119 milionów obrotu, piękne taktyczne zagranie. I Mercatora chyba trzeba sobie wziąć na wykres, może jutro weźmiemy na przedłużonym podsumowaniu, na spokojnie sobie to oczywiście zapoznamy się z tym i na sektorowym pewnie też wleci, tak więc te wszystkie nasze spojrzenia na Mercatora będą dostępne jutro. Biomet Lublin 2,88 na minusie, Mabion 1,15 i liderzy obrotu, no to Mercator 119 milionów, 7,5 miliona Biomet Lublin. Jeżeli chodzi o budownictwo, tutaj pięknie, Mostostal Zabrze też po pozytywnej informacji prawie 17% do góry, Polimex 15,81, Pozbud 15, czyli budownictwo dosyć istotnie mocno grzane. W odwrocie, jak widzimy, mamy Remek 3,17, Libet 2,42 na minusie i liderzy obrotu to Polimex prawie 20 milionów, Budimex 5,700 czy 2,700 Mostostal Zabrze. Na nieruchomościach w dniu dzisiejszym Ronson rośnie 9,64, Inpro 5,37, w odwrocie Plaza Center 4,65 czy Alta 4,58. Lider obrotu Develia 333 tysiące. Lećmy teraz z gamingiem. Popatrzmy, jak dzisiaj Games Operator pięknie wystrzelił 26% do góry, Bańka 700, bardzo ładny wzrost, CFG 16, Carbon Studio 15,77, Neurone 7,5 i przesortujmy tę listę, bo jest ich tak dużo, że się tutaj nie mieszczą, a przypominam, że w niedzielę zapraszam Cię właśnie na przegląd spółek z branży gamingu. 7 Level dzisiaj się koryguje najmocniej, 10,61, Moonlight 6,96, Redzik 3,05, liderzy obrotu CD Projekt, który dzisiaj traci 1%, 500, 121 milionów, TS Games 11,5 miliona, Bluber 2 miliony 300, Bańka 900, Playway 11bit, powyżej Bańki Games Operator, Carbon Studio, CA Games, Inkowo, Farm 51, to są te spółki powyżej miliona obrotu, który rozgrywał dzisiaj kontrakt, to zdecydowanie longi na delikatnym plusie, 85 setnych, 27 701 punktów. Na bankach dzisiaj zielono, Alior odbija najmocniej 4,69, Millennium 3,5, 3,05, oczywiście mBank 2,83 czy 2,75 PKSA, w odwrocie tylko dwa banki, Getin Nobel traci 0,1, a Getin 1,32. Liderzy obrotu PKO BP 77 milionów, PKSA 44 miliony, sam indeks 1,64 do góry, 5181 punktów. Na branży OZE dzisiaj Fotovolt 5,61 na plusie, Unimod 3,12 czy MD Energia 3%, w odwrocie LQ traci 5,69, Columbus, co chyba nikogo nie dziwi, 5,52 na minusie, 3 800 000 obrotu, Termo 4,20 na minusie, liderzy obrotu to Columbus 3 800 000, Bankier System, System, Unimod, Banieczkę. I lecimy teraz z tym, co się dzieje na WIG-u 20 i JSW, no przepiękny, zakończył sesję 18%, 83 setne. No i zapraszam oczywiście na naszą kontynuację, żebyśmy przyjrzeli się temu na wykresie i zastanowili się, gdzie to można stargetować, gdzie to idzie tak naprawdę, dokąd zmierza JSW. PGE 7,70 na plusie, Taurone 7,22, Alior 4,69, Cyfrowy 3,44, czyli mamy piękną zieleń, a w odwrocie mamy tylko CD Projekt się włamał z tej tutaj naszej dwudziestki na minusie 1% i widzimy, że pod względem obrotów dzisiaj liderem jest JSW. Przebiło CD Projekt 124 miliony, 121 CD Projekt, KGH 81. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o największy, najpłynniejszy indeks na naszym parkiecie. Zobaczymy, jak Stany wrócą.
to, co się jutro będzie działo. Czy te wzrosty utrzymane zostaną, czy będziemy widzieć coś innego? Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na indeksach, bo chyba tak na WIG20 się skupiłem, ale popatrzmy. WIG Energia 5,69, bardzo ładnie, MSBAS 5,51. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na WIG20, no to mamy 1,92 na plusie, 2023 punkty, SWIG 81,49 na plusie, 17,235 punktów i MWIG 41,21 na plusie, 4,196 punktów. W odwrocie mamy shorty, skoro wszystko rośnie, ICE 0,5% na minusie. I teraz zerknijmy sobie na MWIG 40, na spokojnie, co tutaj się ciekawego dzieje. Jak widzimy, Enea 5,27 na plusie, LiveChat po pozytywnych wynikach 4,70, Kruk 3,54, CN Pharma 3,33 i w odwrocie dzisiaj koryguje nam Mercator najmocniej 8,5%, Biomet Lublin 2,88, czy XTB 1,49. Liderzy Mercator 119 milionów obrotu, mBank 23, czy 15 Millennium. Lecimy teraz z SWIG 80, czyli małe spółki wlatują. Popatrzmy, co tam ciekawego się dzieje. Dzisiaj liderem Games Operator 26,5% na plusie, Polimex 15,8%, PCC Rokita 7%, Sunwheel 6,99% i również podobnież ponad 6% Sanok. I w odwrocie zerknijmy sobie, co tutaj najmocniej dzisiaj jest korygowane na tym indeksie. MLP Grupa 3,66% na minusie, 2,84% Enter, 2,26% Team i to są te największe spadki, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Polimexie, to jest liderem obrotu 19900, Bogdanka 2900, 2200, Oponeo. I lecimy sobie dalej, popatrzmy, jeżeli chodzi o New Connect, dzisiaj liderem wzrostów Milestone, ale zblokowany, oczywiście to trzeba zweryfikować. Tutaj mamy SMS Credit 49, PTKO też do weryfikacji, Hurtimex ładnie 32% do góry, BB Invest 26% do góry, na większym obrocie CFG 16%, Banieczka przebita na Carbon Studio 15%, co ma jeszcze większy obrót. Tutaj mamy Medcam 10%, 846 tysięcy, Boruta 8%, 5 milionów 800, 700 tysięcy Movie Games. No i tak to wygląda, tak więc tak wygląda New Connect w dniu dzisiejszym. Pamiętaj, że ryzyko oczywiście rozgrywania rynków New Connectu jest olbrzymie. Mamy do czynienia z dosyć dynamicznymi spadkami, tak jak na przykład tutaj Atont traci 32%, Autospa 19%, potem na większym obrocie popatrzmy 259 tysięcy, Prezent obrywa 11%, 110 tysięcy, Partner 10%, coś jeszcze. 457 tysięcy Brand, 24,743 i powyżej 3 milionów mamy Columbusa, czy też Geotrans, który dalej traci 5% na minusie. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie się dzieje pod względem obrotów, liderem dzisiaj jest Boruta, 5 milionów 800, 4 banieczki Medap, Columbus, 3800, 3400, Inogen, Geotrans, 3 banieczki, 2300, Bluber, BPC i Bańkę 300, Carbon Studio Inkowo i Farm 51 powyżej banieczki. I zerknijmy sobie, co ciekawego się dzieje na indeksie szerokiego rynku, czyli WIG w lat. Zobaczmy, jeżeli chodzi o WIG, to liderem dzisiejszych wzrostów jest Games Operator, 26% pięknych wzrostów, Zastal 21%, KCI 19%, JSW 18%, Mostostal Zabrze 16%, 15%, Polimex, Pozbud 15%, 14%, Cerinus, Imperia 11%, 11%, Radpol, Form Media również tam rośnie 11% i już sobie patrzę na statystyki, żeby zobaczyć, jak tam dzisiaj obroty, co ciekawego jeszcze dzisiaj z tej sesji można wyciągnąć. Pod względem obrotów również odróżnia nam się PGE, które przepięknie dzisiaj urosło 7,70%, na przykład Tauron również 7% do góry, 22 miliony obrotu, czyli widzimy, że spółki z branży energetycznej również bardzo ładnie pocisnęły. Obroty w dniu dzisiejszym to 1,240 milionów 62 591 zł i widzimy transakcje zawarto 142 336 sztuk. Zerknijmy sobie, co ciekawego się z drugiej strony dzieje, no bo to nie jest tak, że wszystko pięknie nam tutaj puchnie, piękna zieleń. Zobaczymy, co się dzieje z drugiej strony. Widzimy, że Atlantis dzisiaj oberwał najmocniej 23% w dół, Energoinstant 13%, Mercator 8,5%, potem na większym obrocie na przykład IPOPEMAP traci 8%, Answer 4%, potem mamy kolejną spółkę na większym obrocie. O, to Biomet się rzuca w oczy, ale to jest delikatna korekta, nieznacząca. Jeżeli chodzi o obroty, zobaczmy, kto był dzisiaj liderem, czy JSW, czy coś jednak więcej. JSW 124, 121 CD Projekt i Mercator 119, tak więc to są liderzy dzisiejszego obrotu, jeżeli chodzi o GPW. Ja jestem ciekawy, jak Ty dzisiaj rozegrałeś sesję, czy coś ciekawego udało Ci się złapać, bądź skeszować. No i jak zakładasz jutro sentyment na rynku, jak już wrócą Stany w pełnej gotowości, będą rozgrywać rynek, czy będą wygrzewać te rosnące spółki, czy wręcz przeciwnie, na WIG20 jutro możemy się spodziewać zupełnie innego sentymentu. Przypominam o naszych głosowaniach na karcie Społeczność. Wbijaj tutaj, oddawaj swój głos. No i oczywiście na kontynuację zapraszam na JSW. Jutro zapiszę sobie, że zobaczymy Mercatora. Jutro też mamy sektorowy przegląd, tak więc na te wszystkie nasze spotkania Cię serdecznie zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się. Hej.